Marcin Ciubek, witam na kanale Auschwitz Memento w podcaście Nieobojętni spod Auschwitz, poświęconym żołnierzom konspiracji Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w obwodzie oświęcimskim. Kiedy wybuchła wojna, była nastolatką pełną marzeń i życiowych planów. Okupacja odarła ją z tego wszystkiego. Stała się buntowniczką, która nie mogła bezczynnie przyglądać się złu, niesprawiedliwości i ludzkiej krzywdzie. Tak stała się jedną z odważniejszych łączniczek Armii Krajowej. Poznajcie historię Zofii Gabryś-Wery. Urodziła się 26 sierpnia 1921 roku w Bielanach w rodzinie Józefa i Katarzyny z Dusików. Oprócz niej w domu było jeszcze 7 rodzeństwa. Trójka przyrodniego i czwórka rodzonego. 10-osobowa rodzina żyła więc skromnie, czasami na skraju biedy. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Bielanach chciała pójść dalej do gimnazjum w Kętach. Nie było jednak na to środków i pozostała w gospodarstwie, odkładając marzenia na później. Niestety później przyszły jeszcze gorsze czasy, w których dalej nie było pieniędzy, ale nie było również wolności. W pierwszym dniu września 1939 roku jej myśli były przy bracie Józefie, który w sierpniu powołany został do Wojska Polskiego. W nocy 2 września wraz z matką pakowała na wóz najpotrzebniejsze rzeczy. Nie pytała dlaczego, gdyż na własne uszy słyszała, jak jacyś obcy ludzie przejeżdżający przez wieś na rowerach mówili, co żołnierze niemieccy robią ludności cywilnej na Śląsku. Wszyscy w jej rodzinie ulegli panice podobnej do tej, jaka zapanowała w całej wsi. Tylko ojciec, weteran I wojny światowej, miał wątpliwości, czy ta ucieczka ma sens. Uległ jednak naleganiom matki i 3 dnia wojny wyruszyli na wschód. Szybko okazało się, że ucieczka wcale nie była bezpieczniejsza niż pozostanie w domu, do którego zbliżał się front. Na drogach były setki wozów podobnych do tego, na którym jechali. Masy ludności cywilnej, zwierząt gospodarskich mieszały się z oddziałami wojska, które nie mogły swobodnie się przemieszczać. Do tego krew w żyłach mroziły samoloty niemieckie, które ostrzeliwały te rzesze ludzi. Zapamiętała chaos panujący w czasie takiego nalotu. Huk wystrzałów i wybuchów, krzyki ludzi, spłoszone i poranione konie, które galopowały na oślep, wydając z siebie przeraźliwe dźwięki, których nawet ona, wychowana na wsi, nigdy nie słyszała. Do tego żrący dym spalonych wozów i dobytku, który wyciskały łzy z oczu. Po prawie 10 dniach tułaczki wrócili do rodzinnych Bielan i o dziwo zastali dom w należytym porządku z nakarmioną i oporządzoną trzodą, jaką pozostawili. Do połowy 1940 roku nie odczuwała okupacji. Pracowała jak dotychczas na roli i w gospodarstwie. Niemców we wsi nie było widać. Wszystko zmieniło się wraz z wprowadzeniem przymusowych kontyngentów zbożowych, mięsnych i mlecznych, jakie polscy rolnicy zobowiązani byli oddawać na rzecz swoich nowych panów. Od tego momentu żandarmi z Osieka coraz częściej pojawiali się we wsi, zwłaszcza u tych gospodarzy, którzy terminowo nie oddawali tego, co im nakazywano. W tym też czasie do mieszkańców zaczęły docierać niepokojące informacje z Oświęcimia, a raczej z Auschwitz, o powstającym tam dla Polaków obozie koncentracyjnym. Słuchając relacji pracujących w obozie robotników cywilnych o tym, jak więźniowie są traktowani, że są skrajnie niedożywieni, młoda Zofia poczuła, że musi jakoś pomóc tym nieszczęśnikom. Przekazywanie żywności za pośrednictwem pracujących w obozie było zaledwie kroplą w morzu potrzeb. W trakcie jednej z wizyt u swojej siostry w Kętach przypadkowo spotkała na ulicy porucznika Józefa Gurkiewicza, którego znała jeszcze sprzed wybuchu wojny. Dla nastolatki ta rozmowa, w której zaproponowano jej działalność w organizacji, która miała pomagać więźniom obozu, okazała się momentem zwrotnym w jej życiu. Przystąpiła do Komitetu Pomocy Więźniom Politycznym Obozu, jaki powołano w ramach organizacji Związku Walki Zbrojnej w obwodzie oświęcimskim.
Znalazła się w siatce bohaterskich kobiet, nauczycielek, harcerek, gospodyń domowych, członkiń przedwojennego przysposobienia wojskowego kobiet, które pod kierunkiem Heleny Stupki zajmowały się gromadzeniem tego wszystkiego, co mogło przynieść ulgę więzionym w obozie. W najbliższej okolicy pukała do drzwi ludzi dobrej woli, młynarzy, piekarzy, gospodarzy, farmaceutów i lekarzy, prosząc o wsparcie. To, co udało jej się zebrać, przewoziła na punkt zbiorczy do Osieka, do Zygmunta Urbańczyka i do Oświęcimia na plebanie, do księdza Władysława Grossa. Chcąc uniknąć wywózki do Rzeszy, zgłosiła się do Arbeitsamtu, który skierował ją do pracy u właściciela masarni w Bielanach, Volksdeutscha Franciszka Jamroza. Zofia wiedziała, że ktoś musiał wpłynąć na te decyzje niemieckiego urzędu, bowiem masarnia była jednym z punktów kontaktowych konspiracji Związku Walki Zbrojnej. W 1941 roku właśnie w miejscu swojej pracy poznała porucznika Jana Wawrzyczka Danutę. Tego niskiego mężczyznę o tubalnym głosie często widywała w Bielanach w towarzystwie sierżanta Jana Jamroza Maczugi. Danuta przedstawił jej zakres pracy jako łączniczki powstającej grupy dywersyjno-partyzanckiej. Nie wahała się ani przez chwilę i wyraziła zgodę. Przysięgę złożyła wiosną 1942 roku, przyjmując pseudonim Vera. W lipcu 1942 roku w miarę stabilna sytuacja zaczęła diametralnie się zmieniać. Bielany zostały objęte akcją wysiedleńczą. Wiele gospodarstw zostało wówczas przejętych przez niemiecką administrację i oddanych w ręce niemieckich gospodarzy, tak zwanych Bauerów. Również jej dom został dotknięty tą akcją. Mieszkańcy już w czerwcu byli ostrzegani przez konspirację o zagrożeniu i zdążyli w części przewieźć swój majątek do znajomych bądź rodzin w sąsiednich miejscowościach. Zofia wraz z całą rodziną znalazła się wówczas w Łękach, gdzie przyjął ich brat Stanisław. Przez cały ten czas zajmowała się organizowaniem pomocy dla więźniów. Teraz widywała ich często w rodzinnych Bielanach przy pracach melioracyjnych, jakie prowadzili nad Sołą. Widziała też, jak z wielkim oddaniem, mimo biedy spotęgowanej wysiedleniem, mieszkańcy organizują się i idą z pomocą. Ucieczki więźniów z obozu nasiliły się w 1943 roku. Akowski oddział Sosienki miał zapewnić uciekinierom pomoc w przetrwaniu tych pierwszych godzin poza obozem, dożywić i przerzucić do generalnego gubernatorstwa bądź w Beskidy. Oznajmiono jej, że będzie pełnić funkcję dyżurującego partyzanta w rejonie drewnianego mostu na Sole w Łękach. Punkt ten, zakonspirowany jako zacisze, doskonale nadawał się na miejsce przejmowania uciekinierów. Niezbierane od lat wikliny dawały dobre schronienie. Na długo zapamiętała jedną z pierwszych takich akcji. Wyznaczona została do zadania wspólnie z Marianem Mydlarzem Krzywonosem. Mieli udawać parę spędzającą beztroskie chwile nad wodą. Hasłem rozpoznawczym była melodia kolędy Przybierzeli do Betlejem. Więźniowie mieli nadejść od strony rajska. Koc, wiklinowy koszyk, na dnie którego ukryte były dwa pistolety i granat, miały uwiarygodnić zażywającą kąpieli słonecznych parę. Kiedy nieopodal zaczęły trzaskać wiklinowe gałęzie, wiedziała, że to ci, na których oczekują. Serce zaczęło jej bić coraz szybciej. Na nabrzeżnej ścieżce zobaczyła czterech więźniów, a za nimi dwóch SS-manów. Niby wszystko się zgadzało, ale ryzyko, że tamci wpadli, a to jest prowokacja, było wysokie. Przeszli obok, jednak ich wzrok jakby sam wołał, że to właśnie oni. Krzywonos wstał z koca i ruszył za tą grupą, próbując gwizdać coś, co miało być melodią znanej polskiej kolędy. Szła za nimi z ręką zanurzoną w koszyku, gotową chwycić broń w razie niebezpieczeństwa. W duchu śmiała się tylko, że trzeba naprawdę silnej woli, aby w tym gwizdaniu usłyszeć właściwe hasło. W końcu jeden z więźniów odwrócił się i zapytał: co pan usiłuje gwizdać? Zdezorientowany Marian odrzekł, że przybierzeli do Betlejem. Śmiech, który wówczas wybuchnął, rozładował napięcie.
Vera miała pełnić również zadania kolporterki. Początkowo myślała, że będzie to jakaś bibuła, nielegalne gazetki, grypsy. Zdziwiła się, kiedy kapitan Danuta oznajmił jej, że będzie przewozić broń i amunicję. Pierwszy raz w Beskidy pojechała wczesną wiosną 1944 roku razem z Marianem Mydlarzem. Wyprawa w góry miała być doskonałą przykrywką. Dotarli do białej kapliczki w środku lasu. To był punkt kontaktowy z łącznikiem z oddziału Garbnik. Od tej pory stała się częstym turystą na tym szlaku. Za kapliczką wkopany był w ziemi zasobnik zrzutowy, w którym ukrywano broń, granaty i amunicję, jakie miały trafić na potrzeby sosienek. Pod Auschwitz posługiwano się przede wszystkim bronią krótką, choć również zrzutowe steny, które były do dyspozycji oddziału, można było łatwiej ukryć pod płaszczem i przewieźć. Pakowała wszystko do koszyka i przysypywała tym, co było przygotowane na miejscu. Borówki, grzyby, jabłka, ziemniaki. Ryzyko było wielkie, ale zimna krew, opanowanie, pewna bezczelność czyniły z Wery doskonałą kurierkę. Tak wspominała misję, jaką realizowała z Konstantym Jagiełą, uciekinierem z obozu. Podczas drugiego transportu broni zaistniał groźny incydent, który mógł nas bez wątpienia kosztować życie. Było to w okolicy kościoła w Porąbce, gdzie zostaliśmy zatrzymani przez patrol żandarmów niemieckich za jazdę rowerami bez świateł. Szczęście nam jednak dopisało, ponieważ dowódca żandarmów, zamiast zwrócić szczególną uwagę na torby zawieszone na rowerach, zapytał mnie: Was haben Sie da? Ja, śmiejąc się, kokieteryjnie odpowiedziałam: Kartoffeln. Wywiązała się z tego prawie przyjacielska rozmowa, po czym jeden z żandarmów zaczął umawiać się ze mną na spotkanie. Wyraziłam zgodę i podałam mu jakiś zmyślony na prędce adres. Jadąc dalej, Kostek Jagiełło powiedział: Zosiu, ty chyba z aniołami trzymasz, bo wiesz, ja cały czas trzymałem w pogotowiu granat. Szczęście opuściło ją w listopadzie 1944 roku. Mimo ostrzeżeń księdza Władysława Grossa, pojawiła się wieczorem w domu. Chciała zabrać na melinę, w której przebywała, trochę cieplejszych ubrań. Dawno nie widziała się z rodzicami i chciała pobyć z nimi dłużej. Postanowiła zostać na noc, by wyspać się w swoim łóżku. Coś jednak nie dawało jej zasnąć. Kręciła się nerwowo, przysypiała, po czym zrywała się, nasłuchując, co dzieje się wokoło. W końcu, owinięta ciepłą pierzyną, zasnęła. Nad ranem wzmogło się we wsi ujadanie psów. Rodzina zerwała się na równe nogi, jak jakiś nieznajomy energicznie zapukał w okno i wykrzyczał: Uciekajcie, Niemcy! Nie było czasu na wyjaśnienia, zresztą ów nieznajomy zniknął równie niepostrzeżenie, jak się pojawił. Kierowana konspiracyjnym doświadczeniem, Vera spała w ubraniu. Podniosła się z łóżka, odrzucając ciężką pierzynę. Ubrała buty i, sięgając po płaszcz, zdążyła rzucić w kierunku rodziców: Zostańcie z Bogiem, to po mnie. Otworzyła okno. Zimne listopadowe powietrze od razu ją otrzeźwiło. Wyskoczyła na podwórze i rzuciła się w stronę przydrożnego rowu porośniętego wysokimi zaroślami. Instynktownie dotknęła prawej kieszeni płaszcza, gdzie schowany był jej Walter. Pomyślała, że jak wpadnie z bronią, to będzie koniec. Wsunęła rękę do kieszeni, wyczuwając zimną stal broni. Wyjęła pistolet, który tyle razy dodawał jej odwagi, i z całych sił cisnęła nim w bruzdy zaoranego pola. W tym samym momencie na podwórze przed dom, w którym mieszkała, wjechały dwie ciężarówki oznaczone czarnymi krzyżami. Od strony wsi widziała błyskające latarki zbliżającej się tyraliery SS-manów. Przycupnęła w rowie, licząc na to, że jakaś niewidzialna siła sprawi, że przejdą obok. Do drzwi domu dobijali się Niemcy. Nikt nie otwierał, więc walili kolbami, a głuchy łomot złowrogo rozchodził się po okolicy. I nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ojciec Zofii,
wachmistrz armii austriackiej, znający doskonale język niemiecki. Zamiast wdać się w rozmowę z Niemcami, podjął również decyzję o ucieczce. Skoczył na parapet, energicznie wypychając kwaterę, i w tym samym momencie padła seria z broni maszynowej. Zanim huk wystrzału ucichł, rozległ się kobiecy krzyk. Potem nastała cisza. Nie wiedziała, co się stało. Liczyła na to, że już po wszystkim i może wyjść z ukrycia. Wychyliła się tylko na moment i została zauważona. Próbowała jeszcze uciekać w stronę Bielan, Kańczugi, gdzie istniały partyzanckie meliny, ale było już za późno. Kiedy wrzucono ją na ciężarówkę, zorientowała się, co się wydarzyło. Patrzyła na ciało ojca. Chciała rzucić się w jego stronę, ale mocne uderzenie w twarz, jakie otrzymała od konwojenta, zwaliło ją z nóg. Ocknęła się w łękach zasolu, jak na ciężarówkę wpakowano kolejnych zatrzymanych. To byli ludzie z organizacji. Uzmysłowiła sobie, że nastąpiła jakaś większa wsypa i że ostrzeżenia księdza Grossa nie były bezpodstawne. Samochód ruszył w stronę Oświęcimia, a jej pozostało tylko wpatrywać się w nieruchome ciało ojca. I wówczas złożyła w duchu sama przed sobą i przed Bogiem przysięgę, że nic z niej nie wydobędą, że nikogo nie wyda. Już w trakcie pierwszego przesłuchania w placówce miejskiej gestapo straciła przytomność. Czterech oprawców ocuciło ją jednak kubłem zimnej wody tylko po to, by bić ją dalej, aż znowu upadła. Ocknęła się w piwnicy, czując wszystkie kości, ścięgna i mięśnie, które paliły jak żywym ogniem. W ustach czuła jakby piasek. Szybko zorientowała się, że to zakrzepła krew po wybiciu kilku zębów. W nocy przeprowadzona została razem z innymi zatrzymanymi do obozu na okryty złą sławą blok 11. Tam trafiła do jednej z cel. Gdy trochę wydobrzała, po okresie tygodnia znów rozpoczęły się przesłuchania. Zapamiętała z nich ból, szum w uszach, zawroty głowy i lodowatą wodę ze studni, którą była polewana. Pokazywano jej masę fotografii, wśród których rozpoznała kapitana Wawrzyczka. Wiedziała, że jak dłużej skupi na niej swój wzrok, to się zdekonspiruje. Kręciła tylko przecząco głową. Aresztowani mniej więcej w tym samym czasie inni żołnierze konspiracji jakowskiej znaleźli do niej kontakt i poprzez grypsy starali się podtrzymywać ją na duchu. Szczególnie Antoni Szlachcic Laura pisał, żeby wytrzymała, bo niedługo koniec. Niestety, on nie dożył tej chwili. Został rozstrzelany w krematorium Birkenau 5 stycznia 1945 roku. Aresztowany kapelan, ksiądz Władysław Gross, również przesyłał grypsy, że udziela rozgrzeszenia, a w czasie świąt Bożego Narodzenia udzieli duchowej komunii. Widziała w korytarzu, oczekując na przesłuchanie, innych członków oddziału. Wszyscy potwornie skatowani przez gestapowców i SS-manów, którzy wyładowywali na nich swój sadyzm. Spotkała również młodszego brata Janka. Miała przez chwilę do siebie żal, że wciągnęła go do konspiracji. Pilnujący ich SS-man chyba zorientował się, że są rodzeństwem, ponieważ pozwolił im na chwilę rozmowy. Może znał język polski i liczył, że coś usłyszy, a może tliła się w nim jeszcze jakaś mała iskierka empatii. Styczeń 1945 roku. Noc. Trzaskający mróz. Wyprowadzono więźniów bloku 11 i dołączono do długiej kolumny ludzi cieni, idących w nieznane. Kiedy zaczynało świtać, coraz wyraźniej widziała ciała więźniów leżące w przydrożnych rowach. To ci, którzy z braku sił już dalej iść nie mogli. Zostali zastrzeleni. Z minuty na minutę tych ciał przybywało. W drugim dniu tego marszu śmierci zaczęła zazdrościć tym, którzy leżeli w bezruchu obok drogi. Tempo marszu
stawało się coraz wolniejsze. Zmęczeni byli również esesmani, którzy coraz częściej zezwalali na dłuższe postoje i podanie więźniom chleba i wody. W okolicach Jastrzębia Zdroju znowu dłuższy postój. Widziała, jak poowijane chustami kobiety zbliżyły się do kolumny z gorącą herbatą i kawą zbożową. Powstało zamieszanie, w trakcie którego esesmani zaczęli strzelać w powietrze. Kobiety, które przyniosły kawę, rozbiegły się i wtedy coś jej podpowiedziało teraz. Chwyciła mocno za rękę inną więźniarkę, Władzie Prochaskę, i wraz z grupą kobiet pobiegła za jakieś zabudowania. Niemcy nie liczyli nikogo. Kolumna podniosła się i ruszyła dalej. Uciekały w zapadającej ciemności, oczywiście w przeciwnym kierunku niż dotychczas. Co jakiś czas gdzieś przejeżdżał motocykl, samochód z esesmanami, więc musiały zachować czujność. W końcu zdrowy rozsądek i wycieńczenie kazało im zapukać do drzwi mijanych zabudowań. Wybrały dom w lasku na uboczu. Kobieta, która im otworzyła, doskonale wiedziała, kim są i z całą pewnością nie uwierzyła w historyjkę, że wracają z robót przymusowych w Rzeszy i zabłądziły. Otoczona troskliwą opieką dochodziła do sił. Jakiś gospodarz zgodził się podwieźć je konnym wozem do Pszczyny, z której dom był już bardzo blisko. Znowu, korzystając z pomocy miejscowych, przetrwała kolejną zimną noc. Rankiem okazało się, że marsz w kierunku Brzeszcz i Jawiszowic jest niemożliwy. Niemcy cofają się, drogi zapchane są kolumnami wojska, ostrzeliwanego przez samoloty z ogromnymi czerwonymi gwiazdami na skrzydłach. Trzeba było czekać, aż przejdzie front. 28 stycznia 1945 roku dotarła do swojego brata Władysława w Jawiszowicach. Do domu w Bielanach wróciła dopiero końcem lutego. Widząc pod Pszczyną samoloty oznakowane czerwoną gwiazdą, czuła pewien niepokój i wkrótce miała przekonać się, że ci, którzy przyszli od wschodu pod sztandarami z tym właśnie symbolem, mieli zupełnie inne zamiary co do Polaków. No, może nie do wszystkich. Sowieckie powiedzenie, że Polacy dzielą się na tych, którzy siedzą i będą siedzieć, stawało się rzeczywistością. NKWD stacjonujące w Bielanach szybko zainteresowało się jej działalnością. Były rewizje, nachodzenia, przesłuchania i areszt domowy. Ciągle ustawicznie powtarzała, że ona pomagała tylko więźniom obozu i nie prowadziła żadnej polityki. W końcu dano jej spokój, choć miejscowi komuniści mieli ją na oku. Jeśli podobała się wam ta historia, subskrybujcie nasz kanał, polubcie, polecajcie innym.